Siema wszystkim, witam w nowym filmie. Dzisiaj po bardzo długiej przerwie YouTube'owej, już narzekaliście, że kurczę, miało być filmy codziennie i tak dalej, ale jestem. Wracamy do regularnych filmów, więc jutro też będzie film o 16 na kanale, więc wbijajcie, teraz już prawie codziennie będą filmy. Ale dzisiaj czekaliście długo na to, więc w sumie teraz możecie poznać w końcu po tylu czasu moją dziewczynę. Ej, jest. Macie Instagram tutaj, jakbyście chcieli followować czy coś. I co? Tak w wielkim skrócie też wytłumaczę wam, czemu nie było filmów, ale będziemy odpowiadać na wszystkie wasze pytania związane z nami dzisiaj. Ale w dużym skrócie, pierwszym, no jak wiecie, zawsze miałem problemy zdrowotne i trochę ostatnio były większe, byłem w szpitalu. Agata była ze mną przez wszystko i mi pomagała i na razie przeżyłem. Przeżyłeś to, że ci pomagało. No dzięki Agacie teraz jestem jeszcze tutaj, wróciłem trochę szybciej niż miałem wrócić, ale też chciałbym podziękować wszystkim, którzy w ogóle w moim życiu też pomagali ze zdrowiem i z wszystkim, bez których tu teraz bym też nie był. Więc no, zaczynamy? Zaczynamy, mamy pierwsze pytania. Dobra, i w ogóle Agata chciała nagrać filmik bardzo, ten, że idziemy do galerii i kupuję wszystko, co dotknie. Mhm. Więc jakbyście chcieli, to jak będzie dużo łapek pod filmem, nie wiem. Pierwszy raz Agaty, to możecie zostawić bardzo dużo. Jak będzie bardzo dużo, niech montażysta zdecyduje, ile to będzie, może się pojawić na ekranie, obojętnie. Jak będzie właśnie tyle, co montażysta stwierdził, że ma być, to nagramy film, że idziemy do galerii już za niedługo. I też z Julką miałem to nagrać, więc może będą dwa takie filmy. Dobra, dlaczego nie chciałeś pokazać dziewczyny wcześniej? Agata się nie chciała pokazać wcześniej, bo zawsze była bez makijażu. Nieprawda. No czasami tak było. Nie chciałem, bo słuchajcie, ja się martwię z każdą osobą, którą poznaję, że ta osoba chce się ze mną zadawać i wykorzystać to, że ich oznaczam na Instagramie, żeby się wybić, żeby zarobić pieniądze albo zdobyć sławę. A mimo wszystko nie chciałem przestawać dodawać jakieś Insta Stories i tak dalej, żeby, no bo praktycznie cały czas byłem z Agatą. Więc dodawałem po czasie, żeby trochę Agatę sprawdzić, czy leci na fame i na pieniążka. Dobra, ile już jesteśmy my razem? 8 było 2 miesiące. A teraz jest co? 15. No to czyli... Trzeci miesiąc idzie. Nie, drugi miesiąc dopiero minął. Ale trzeci już idzie. Gdzie idzie? Na bilu. Kto zrobił ten pierwszy krok? Zależy, co to jest pierwszy krok. A co ty myślisz? Napisał, to ty napisałeś. Stewart napisał mi życzenia urodzinowe, a ja odpisałam spadaj, stary. I nie zrozumiał, jak widać. No, nie poddałem się. Ale pierwszy krok to jeszcze można rozumieć przez jakiś pocałunek czy coś. To ty mnie pocałowałeś. Nie, ty się tak... Ty mnie pocałowałeś! Nie, byliśmy w kinie i byłaś tak... Ty się nudziłaś, ja chciałem oglądać, a ty... Nie, ty nie rozumiałeś! Rozumiałem! Polski, kurde. Trudny język. Dla mnie było ciekawe, a ty ciągle idziemy i tak się... I tak mnie, i wtedy ty mnie pocałowałaś. Nie, ty mnie Agata pocałowałeś. Agata mnie pocałowała. Ile razy się całowaliście? Zero, to będzie pierwszy teraz nasz pocałunek. Czy lubicie, jak ubiera się druga połówka? Agata mi kazała to ubrać. Chciałem zmienić tą bluzę przed filmem. Sorry siostro, bo siostra mi to kupiła bluzę, ale i tak nie rozumie po polsku, więc dobrze. Ja jestem tak ubrany przez Agatę. Lubisz? Zależy. Ostatnio się od niej brać tak całe na czarno, ale jak się coś takiego ubiera się w takie kolorowe, no. Nie zawsze mi się to podoba, ale w sensie podoba mi się to, że tak się wyróżniasz, nie wyglądasz tak basicowo, na przykład... No, ten przykład w porównaniu do wszystkich innych domowników, wyglądam jak stary dziadek. Wyglądasz jak taki stary dziadek, który chce się wpasować na siłę. Próbuję być cool. Ale czy ty lubisz, czy nie odpowiedziałeś, czy lubisz jak ja? Dzisiaj jestem tak basicowo, ale... No, tak to teraz się... jest okej. Okay. Aha. Czy twoja dziewczyna będzie mieszkać w domu X? Nie. Nie. Nie, czasami jak ty tutaj będziesz, to ja nie potrafię bez Stewarta spać, nie mam się do kogo przytulać. No, ja tak samo. Stewart! Ile lat jest różnica między wami, lat jest różnica między wami, chyba że jesteście tego samego wieku? To jest mega dla mnie, w sensie nie mówcie tak, to nie jest komplement, to jest mega przykro mi, że myślicie, że jestem taka stara. Aha, że nie jesteś sam. Nie jestem. Agata ma 30 lat ogólnie. No przestań! Agata, ku... Przepraszam! Co to się w ogóle włączyło? Jaki telefon mi rozwaliło. Cały potuczony teraz. Muszę no.
Musicie zostawić lajki, nie mam pieniążka na nowy ekran. No, ile lat różnicy między nami jest... 8 lat? No. 8 lat. Ale w tym wieku teraz to już tak jakby jak dla mnie... Zacierają się te takie różnice, że nie ma... No, tak jakby już... No ja nie czuję, jak spędzam z tobą czas, to czuję się normalnie. Chłopcy wolniej dojrzewają i ty jesteś... Ty masz 13 lat, tak? Umysłowo. Czy będą jakieś wspólne... Challenge. Ja bym chciała pranki bardziej, chciałabym prankować Stewarta jakoś okropnie, bo on jest panikarzem strasznie panikuje. No w ogóle wykryli mi też tę rzeczkę i... A, to super, to ja mogę dostać zawału w takiej sytuacji, dzięki. Stresująca sytuacja. Dostać bardzo. Tak, jak chcecie, że Stewart dostał zawału. Nie. Macie jakieś wspólne zainteresowania? Mamy. My robimy razem serial oglądać. Coś robimy, jeść razem, gadać, no nie wiem, Stewart nie ma zainteresowań. Po prostu nie mamy wspólnych, ja lubię składać modele na przykład jakichś takich kolekcjonerskich statków, takie... Jak stary dziadek, to są starowe dziadkowe hobby. Albo czasami lubię malować... Krzyżówki, lubię sudoku, ja w sudoku robię. Na dancingi. Na przykład, albo nie, albo ja na przykład gram w szachy na przykład na telefon. No to stare dziadkowe, to są, kto gra, to robi. Czy oglądamy razem RuPaul's Drag Race? Drag Queens po prostu. Takie serial. Taki top model, ale lepszy, bo są śmieszniejsze takie drag. No są fajniejsze, śmieszniejsze i... Polecamy. W ogóle... A jeszcze, fajne. Czy chcielibyście taki filmik, gdzie ja przybieram Stewarta za drag queen? Bo jeśli nie wiecie, co jest drag queen, to jest... Sobie, to jest taki facet, który jakby przebiera się za taką piękną kobietę, ma bardzo... W skrócie dużym, bo no. To jest cały tryb życia w ogóle i no. To jest całe... Ale no, ja mega tego, ważne ja dla tego bym pomalowała to, ale Agata okay, by chciała mnie po prostu... Przemalować na kobietę. No. Czy chcecie mieć dzieci? Ja już mam synka, wafelka. Boże. Ja nie chcę, żeby moje dzieci miały tężyczkę i inne jakieś choroby po mnie, które ciągle wychodzą, więc dobrze by było jakby... Moje dziecko ma płaską twarz i 4 łapki. Super. Ale czy chcemy tak naprawdę... Tak, ja chcę. No. Ja chcę mieć dzieci. Ile chcesz mieć? Na 3, 2, 1? 3, 2, 1. 1. 2. Ja tyle dzieci za mnie nie wyjdzie, mi się wydaje. Jestem za mała, żeby 2 dzieci. Kiedy ślub? O, właśnie przyszedł SMS. Nigdy. Nie. Ja jestem jeszcze za młoda na ślub. Ale zaręczona bym chciała być, bo jak jesteś z kimś zaręczony, to znaczy, że już jesteście tak na poważnie, bo... No dlatego się nie zaręczyłem. Bo trudniej jest zerwać z kimś zaręczonym, niż tak po prostu zerwać. No nie, to już taka poważna. Dla mnie to samo. Czy nie chcielibyście dalej ukrywać swojego związku? To jest męczące jakby. Tak, męczące jest ciągle dodawanie emoji na twarz Agaty i nie móc pokazywać, więc jakoś się dogadaliśmy. Dogadaliśmy się razem, wspólnie, jesteśmy team teraz i działamy. Ale nie jestem w teamie. Nie jest w teamie, ale my jesteśmy team, w sensie jako para, że działamy razem. Czy twoja dziewczyna myśli nad założeniem kanału? Pozdro. Pozdro. Ja na razie nie mam czasu i ja się na razie nie czuję, jakby Agata jest na kamerą. Studiuje architekturę czasami. Znaczy ja to bardziej widziałem tak jak Agata mi mówiła, w sensie, że ona czasami na przykład zgadza się z operatorami albo wiesz, z ekipą tutaj montażową, żeby nagrać na mnie jakiś film, ale do mnie na kanał na przykład. Ja bardziej prowadzę Instagrama i tam mogę wam, nie wiem, odpowiadać na jakieś pytania czy coś. Fajne będą zdjęcia na naszych Instagramach, bo mieliśmy piękną sesję. A, no mieliśmy różne sesje, więc będą. Co w niej najbardziej cenisz? Pozdrów 7C. 7C chyba, klasę. Pozdrawiamy klasę 7C. Co w niej najbardziej cenię? To, że na razie mam do niej mega zaufanie. A dla mnie to jest ważne, takie zaufanie. I to, że... No to, że mi też pomagała. Nie każdy, wiesz, nie każdy chce pomagać. Motywuje mnie tak, żeby wrócić szybciej, żeby tak jakby mimo zdrowia i wiesz, ciągle badań i tak dalej, żeby pomiędzy tym właśnie teraz wrócić. Bo najważniejsze jest nastawienie takie pozytywne, jak będziesz... No, to cenię jej pozytywne nastawienie. Tak, na razie. Czy twoja girl jest z Szlesina? Tak. Tak. Od urodzenia dumny z pochodzenia. Stewart, czy nie bałeś się na początku waszej znajomości, że twoja dziewczyna leci na hajs? Jaki hajs? Nie ma Agata, pieniędzy! Agata zna mój stan aktualny konta bankowego i...
Ale tak, no kurde, zawsze niestety, no prawie każdy w tym świecie teraz, w którym mieszkamy, to kurde, nie wiem czemu, ale tak ludziom zależy na tym, żeby być sławny i żeby mieć tą kasę, a to najważniejsze jest, żeby nie mieć stresu tego pieniędzy, no. Ale nie żeby zarabiać miliony, tylko żeby sobie pozwolić, tylko ale... żeby iść do kina i się nie martwić i takie rzeczy. I to nadzieję, każdy może osiągnąć, jak się postara. Udowodniłam, że tak jakby jestem dlatego z tą, że cię kocham, bo jakbym była dla albo jesteś dobrą aktorką, myślę. Ale to naprawdę musisz, dobra, będę znosić tego starego dziada, po prostu niech umrze już na ten zawał i mi przepisze. Nie podpiszę intercyzy. Ulubione zdjęcie razem. Zajęcie razem. Zajęcie razem. Znamy się, jesteśmy 2 miesiące, a od 1,5 jestem praktycznie chory i ciągle ten, więc nie mieliśmy szansy. Ulubione jeszcze. Zajęcie to opiekowanie się. Ulubione zajęcie to chorowanie razem, bo ty też byłaś chora potem i leżaliśmy po prostu razem chorzy. I to jest wszystko? Nie, dalej jeszcze. Dalej. Jest od ciebie wyższa czy niższa? Ja mam 1,60 m, Stuart mam 1,70 m coś, więc jestem niższa. 1,70 m ile? 4, mówiłeś ostatnio. Czy jest ładna? Nie wiem, nie badałem. Mi się podoba. Pokażcie, jak bardzo się kochacie. O, to nie jest kochacie, tylko nie napiszcie. Jak gryzę. Masz dziewczynę czy chłopaka? Moi drodzy, nie bez powodu oglądamy tak często RuPaula. Chyba jest dziewczyną z tego powodu. Chyba jest dziewczyną. Teraz jestem dziewczyną. O. Skąd wiedziałeś, że to z nią akurat chcesz się związać? Nie wiem, jakoś tak szczerze długi czas tak jakby trochę myślałem, że nikogo nie będę miał i potem nagle mam. A ty? Że z tobą? No. Na początku byłaś mega dziwna. Ja miałem takie, kurde, muszę pojechać jak najszybciej do domu i chciałem stamtąd uciekać. Tak jakbyś zbliżała się do mnie na ławce i jakieś bobasy mi pokazywała. Kurde, ona jest jakaś chora psychicznie. Normalnie. Serio, takie małe zabawki dzieci wyciągała z portfelu i mówi, patrz, mały bobas. I jakoś nienormalnie. Bo myślałam, że ty też jesteś dziwny. Czekaj, pokażę wam, jak to było. Chciałam ci zaimponować. Myślałam, że ty też jesteś dziwny. Patrz, ja się w ogóle widać? Bałam, że Stuart bardzo niski jest. Takie coś. Bałam się, że bardzo niski jesteś. No nie, nie jestem. Dobra, to tyle na filmik, koniec. Bija się jutro, 16 kolejny film i pojutrze na kanale będziecie mogli zobaczyć, kto mnie zna lepiej, czy Agata, czy Lexi. I potem no, lecimy dalej, dajcie znać, jakie filmy byście chcieli zobaczyć. Tindera planujemy, zakupy w galeriach planujemy, dużo rzeczy się szykuje, więc no. Trzymajcie się. I elo!